fragment z Ewangelii świętego Marka, 9 rozdział. Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem Jezus wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Przyjąć Jezusa do swego życia. Ileż razy o tym słyszymy. Rozważamy to też na różne sposoby, ale dziś Pan prowadzi nas do tego tematu, mówiąc o pokorze, o postawie, w której szanuje człowieka. On szanuje człowieka i ja mogę, czy mam szanować człowieka. Służę jego dobru, a nie wynoszę się nad niego. To jest pokora. Tutaj mamy wiele do poprawienia w naszych postawach. Trzeba dobrze przyjrzeć się sobie i zobaczyć, że nie tylko ważne jest to, że w ogóle służę, że wspieram, ale ważne jest to, jak służę, z jakim nastawieniem idę do człowieka, by coś zrobić dla niego. Święty Franciszek Salezy w swoim traktacie o miłości zaznaczył, że nieważne ile się daje, istotna jest miłość, z jaką się to robi. Szklanka wody albo ten mały kawałek chleba, pisze, który święta dusza dla Boga podaje ubogim, w istocie jest małą rzeczą i według mniemania ludzkiego nie warto nawet o niej pomyśleć. A jednak Bóg ją nagradza i zaraz daje za to jakieś pomnożenie miłości. Maryja jest służebnicą Pańską. Służy swoim życiem tajemnicy Chrystusa. Jest gotowa służyć Jemu, by przyszedł na świat. Pokorna, to znaczy myśląca tylko o tym, jak najlepiej spełnić swoją misję. Pomyślmy o naszej służbie, o naszej miłości, że to jest nasza misja w tym świecie. Prośmy w różańcu o serca chętne do wspierania bliźnich, serca pomocne, serdeczne w czynieniu dobra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.